Witam wszystkich. Drugi dzień września 2021 roku. Ja jadę na starym rowerze, nie widać go w tej chwili, z roboty. Światło mi trochę słabo świeci, ale jestem widoczny. Czemu jadę na starym rowerze? No, cross jest po prostu w remoncie, w serwisie, także nie wiem, czy mi go nawet na weekend zrobią, ale jak to był tytuł mojego ostatniego filmu, nie samym rowerem żyje człowiek, można też spędzić dzień inaczej, ale też aktywnie. Tak, ja już jestem w Brunowie, idę tu na chwilę spacerkiem w moim starym towarzyszym, ale generalnie rzecz biorąc, gadaliśmy o tej aktywności i jest sytuacja taka, że jeśli chodzi o tę aktywność, no to czasami niektórzy albo jej w ogóle nie mają, albo po prostu mają bardzo dużo. Jeśli chodzi o to, to jak widzicie na wszystkich moich filmach, to u mnie tej aktywności jest dość sporo, zwłaszcza w weekendy, ale jak to gadają, nie samym rowerem człowiek żyje. Jeśli chodzi o niektórych ludzi, to bardzo często się zdarza tak, że ja krytykuję ludzi, którzy lubią przesiadywać w jednym miejscu. O, coś się jedzie. Pewnie autobus ostatni. Tak, na opłakałem Czechowice Lidze. Krytykuję też tych, którzy siedzą praktycznie całymi dniami w jednym miejscu, dlatego, że się po prostu nie ruszają. I potem taki człowiek jedzie na rajd rowerowy czy na coś innego, no i jest problem, bo nie da rady jechać. Oczywiście no, sytuacja jest jak najbardziej naturalna, ale to często wynika też z zaniedbania. O, kolejny autobus? Tak jest. Z zaniedbania własnej kondycji. To nie jest prawie pusty. I teraz jak to wygląda z tą swoją kondycją? Często ludzie mnie pytają w komentarzach, dlaczego tak krytykuję siedzenie przy komputerze, skoro są, tak mi zarzucili, są, nie jestem lepszy. No, lepszy nigdy nie byłem i raczej nie będę, ale generalnie rzecz biorąc, te filmy by się na YouTubie nie znalazły, gdyby nie obróbka komputerowa, i to jest jak najbardziej jasne i precyzyjne. Proszę. Widoczek. O, tam jakiś rowerzysta bez świateł jedzie, niestety. Czemu tak krytykuję tych ludzi? A skoro twierdzą, że ja nie jestem lepszy, no to jak już wspomniałem, inaczej te filmy na YouTubie by się nie znalazły. Bo jest to obróbka komputerowa i rzeczywiście ten, kto robi takie filmy, to wie, w czym problem. No jest to noż czasochłonne, ale jest to po prostu fajne. I aktywność w internecie, czy
też w innych formach, że tak powiem, komunikacji publicznej też jest fajno i wcale tutaj tego nie będę jakoś tak specjalnie gnoić, ale jak to wiadomo, każda aktywność ma swoje granice. Tak samo jak aktywność rowerowo czy narciarsko, tak i aktywność w sieci, w internecie też ma swoje granice. Czemu o tym gadam? W ostatnim czasie spotkałem się z czymś takim, że jedna osoba mi powiedziała, że ma prawdziwy problem w domu. Skąd ten problem wynikł? Mianowicie mieszka z nią taka osoba, która no, w tym internecie potrafi dużo przesiadywać, ale i też jest aktywna w terenie, ale no, ta aktywność nie jest taka dość dużo. Sprawa wygląda dość poważnie, dlatego że człowiek, który mi to opowiadał, twierdzi, że jest to już syndrom uzależnienia, niestety. No i przytoczył mi taki przykład, że w momencie, kiedy on wraca z roboty, czy też z jakiejś tam swojej aktywności, dzieje się sytuacja taka, że ta osoba siedzi przy tym komputerze, no i dochodzi do takiej sprawy, że jakby to powiedzieć, on chce iść spać, nie? Ma już dość, jest zmęczony, a ta osoba dalej siedzi na tym komputerze, pimpko tam puszcza jakieś tam muzyczki, nie muzyczki, YouTube czy inne rzeczy. Ta osoba ma kompletnie gdzieś tego, co chce iść spać. I dochodzi do konfliktu. Dochodzi do konfliktu. Sytuacja robi się na tyle poważna, że ten, co chciał iść spać, wywala tą osobę siłą, która no, de facto ignoruje jego wcześniejsze słowne upomnienia, żeby wyszła i po prostu szła grać w kaindzy, nie? Raz, drugi raz, za trzecim razem doszło do rozwiązania, można powiedzieć, siłowego. No i efekt jest taki, że wcześniej ta osoba, która grała, znieważyła tego interweniującego, nazwała go od K, od H, od jakich tylko. No moim zdaniem jest to zachowanie po prostu patologiczne, ale niestety bardzo realne. Czemu o tym gadam? Z podobnym zjawiskiem się spotkałem parę dni temu. Też była osoba, która nie chciała opuścić pewnego pomieszczenia. Była osoba, która szła spać. No i doszło do interwencji siłowej. No może nie całkiem. I co się dzieje? Generalnie rzecz biorąc, jest sytuacja taka, że ta osoba, która została wywalono z tego pokoju, no na pewno się będzie mścić, na pewno się będzie w jakimś stopniu odgrażać, ale niestety jest taka sytuacja, że jeżeli by to nastąpiło, można to zgłosić na policję jako znęcanie się nad domownikami. Więc zobaczymy, jaki będzie finał sprawy. Mam nadzieję, że uda się wszystko jakoś tak polubownie załatwić, a nie agresywnie.
i wszyscy będą szczęśliwi, a ten widok się będzie mógł w końcu wyspać. Także no w pewnym sensie to rozumiem. No to jak godą. Takie sytuacje, jak ktoś kogoś wyzywa, traktuje jak za przeproszeniem szmatę, nie są mi obce. Nie są mi po prostu obce wyzwiska. Co prawda ja takiego języka nigdy nie używam, ale czasami faktycznie jest tak, że niejednemu bych powiedział, co o tym myślę i no, w pewnym sensie przywalił w łeb. Chociaż tego nie polecam. Dobra, no to tyle się chciałem podzielić tą historią z życia wziętą przy moim starym koledze, który ma już 21 lat. Także tu z tego miejsca w Brunowie można powiedzieć, że nagrywam ten film i przestrzegam, że jeżeli ktokolwiek będzie w jakiś sposób atakować, to należy go przez organy ścigania po prostu utemperować, bo innego wyjścia nie ma. Dobra, ja jadę dalej, nie będę już więcej nagrywać. Na razie trzymcie się, jak będzie się coś działo, to oczywiście będę informować, ale na razie idziemy do domu.